Ja Państwu obiecałem rozmowę, że wrócimy do Białegostoku i na rozmowę o tym, co się stało w sobotę w stolicy Podlasia. Przy telefonie ksiądz profesor Dariusz Oko. Szczęść Boże. Halo, halo. Tak, witam pana, witam państwa, szczęść Boże. Słyszymy się głośno i wyraźnie, to jest jakiś plus. Mamy te zajścia na w Białymstoku na Marszu Równości. Teraz co powinien Kościół katolicki, jakie powinien stanowisko zająć wobec tych osób, które były atakowane, tych, którzy atakowali, oczywiście zakładając, że nie była to jakaś głęboka prowokacja? No, Kościół już zajął stanowisko, jasno wypowiedzieli się biskupi, rzecznik Episkopatu Polski. Kościół oczywiście potępia wszelkie akty chuligańskie. Tylko no, tutaj trzeba pamiętać, że to jest też plan genderystów. To są ich prowokacje. No, pan Janusz Palikot to jest właściwie taki polityk, no, który ma tytuł największego wulkanu nienawiści w polityce polskiej, który no, mówił straszne rzeczy na temat ofiar katastrofy smoleńskiej. On jest zachwycony tymi zajściami. Radzi, żeby takie marsze organizować non-stop i dać się pobić. No, tutaj on wyraża dokładnie, o co w tym chodzi. Te marsze to jest seria prowokacji, nadziei właśnie, że ktoś rzuci kamieniem, że ma jakieś zamieszki, żeby potem móc oskarżyć wszystkich krytyków, przeciwników tej szaleńczej ideologii gender. A trzeba pamiętać, że genderyzm jest w dużym stopniu podobny do komunizmu. Genderyści w głównych schematach swojego myślenia i metodach no są podobni do komunistów. Genderyści są jak komuniści, czy neobolszewicy. No, zresztą nie wiem, o czym mówię, bo gendery studiuję od 15 lat. Przeczytałem tysiące stron często tych absurdalnych tekstów. I tutaj widać oczywiste podobieństwa ich działaniu. No, zauważmy, że te marsze genderowe organizują często ci sami ludzie, którzy organizowali pochody pierwszomajowe albo ich dzieci. Podobnie jak pamiętamy w Polsce w swoich zakładach pracy ludzie byli zmuszani do uczestniczenia w pochodach pierwszomajowych, tak dzisiaj są zmuszani w swoich firmach, szczególnie z zagranicznymi właścicielami, do udziału w pochodach genderowych. Ci sami ludzie, te same środowiska, które uwielbiały pochody pierwszomajowe, na których też niesiono portrety Stalina czy Marksa, no, zachwycają się pochodami genderowymi. Też ta ich prowokacja jest podobna do najgorszych działań bolszewików, bo chodzi o to, żeby sprowokować jakieś chuligańskie zachowanie i potem zarzucić, że wszyscy są tego rodzaju, że każdy, kto powie słowo krytyki na temat genderyzmu, homoideologii, jest jak najgorszy chuligan, czy faszysta, czy nazista. Zauważmy, że jest dokładnie kalka z postępowania bolszewików w Polsce, którzy mordując członków Armii Krajowej, zarzucali im właśnie, że są hitlerowcami, nazistami. Tych, którzy krytykowali komunizm, którzy sami walczyli, oddawali życie w walce z hitleryzmem, oskarżano potem, że są hitlerowcami i też pod tym tytułem ich mordowano. Tak usiłowano zdławić wszelką krytykę. To była metoda bolszewików, zbrodnicza metoda. No i bardzo podobną metodę stosują genderyści. Chcą zdławić wszelką krytykę, budują wielką maszynę zastraszania i terroru, żeby uniemożliwić mówienie prawdy o tym, czym jest genderyzm, czym jest homoideologia. Tego trzeba być świadomym. Tylko, też, że ta ideologia odnosi także w Polsce duże sukcesy, jeśli chodzi o ilość jej zwolenników, młode pokolenie dzisiejszych gimnazjalistów, licealistów. W zasadzie dla nich to jest przewodnia idea, przewodni ideowy latarnik. No tak, ale szczególnie wśród ludzi młodych, którzy mają bardzo małą wiedzę, niedoświadczonych, można szerzyć absurdalne ideologie. No, podobnie łatwiej było w Chinach namówić do zbrodniczej rewolucji kulturowej właśnie młodych ludzi, prawda? Którzy szli w pierwszym szeregu morderców tej rewolucji. Czy łatwo było manipulować konsumowcami w Związku Radzieckim, czy Hitlerjugend w państwie Hitlera? Oczywiście młodszych ludzi łatwiej uwodzić, łatwiej oszukiwać, no bo tak niewiele wiedzą. Tak są podatni na manipulacje.
I no, odpowiednio do tego, jak ludzie są ograniczeni intelektualnie czy moralnie, to zbrodnicze ideologie, absurdalne ideologie mogą zdobywać zwolenników. No, kiedyś pod panowaniem nazizmu, hitleryzmu no, była większość Europy, czy łącznie z faszyzmem, znaczy pod panowaniem komunizmu, bolszewizmu była 1/3 świata. Takie ideologie mogą odnosić sukcesy proporcjonalnie do nieświadomości ludzi, ale nie znaczy, że muszą opanować cały świat. No tak jak kiedyś zbrodnicze, totalitarne ideologie były na fali wznoszącej się, korzystały z pewnych sprzyjających okoliczności dla nich, tak dzisiaj genderyzm jest na fali wznoszącej się, jak kiedyś był marksizm. To nie znaczy, że musi wszędzie wygrać, wszystko zagarnąć. Akurat my w Polsce mamy dobre szanse, żeby się przed tym obronić, bo tak jak kiedyś ateiści z Moskwy narzucali nam komunizm, bolszewizm, tak teraz no, ateiści z Brukseli, w której mają dużo do powiedzenia, usiłują nam narzucić genderyzm, czyli właściwie neobolszewizm. Ale jak się obroniliśmy przed bolszewizmem z Moskwy, możemy się obronić przed neobolszewizmem z Brukseli, korzystając no, z naszej mądrości, wiary, z doświadczeń. Bo widzimy już, co się dzieje na Zachodzie, do czego doprowadza ta absurdalna ideologia. Zachód umiera, Zachód staje się łupem innych cywilizacji. No, z samej Brukseli, która jest głównym ośrodkiem propagowania genderyzmu, już niemal połowa mieszkańców to są nieeuropejczycy. Tam powstają wielkie getta, szczególnie w Brukseli, gdzie Europejczycy, szczególnie kobiety, nawet policja boją się wchodzić. Te getta stają się wylegarnią najgorszych terrorystów. Przecież to właśnie z takich gett pochodzą tysiące bojowników państwa islamskiego, którzy urodzili się w Europie, wychowali w Europie. No i w tych gettach zostali nasączeni olbrzymią nienawiścią do Europejczyków. Nie mogli jej dać dość upustu w zamachach w Europie, więc pojechali mordować na teren Syrii, do państwa islamskiego. Nie, no widzimy, że Europa Zachodnia popełnia samobójstwo, bo jak się idzie za absurdalną ideologią, no to musi się zdarzyć z rzeczywistością. Zachód umiera. Zachód niszczy jeszcze przez gender własne rodziny, małżeństwa, no to staje się łupem innych cywilizacji. I ta nauczka może nas ochronić. Zresztą tu można stworzyć analogię do losów Cesarstwa Rzymskiego podzielonego na część wschodnią i zachodnią. Wiemy, że część wschodnia jednak trwała 1000 lat dłużej. Podobnie można powiedzieć, że Europa Wschodnia ma tutaj wyraźną przewagę nad zachodnią w mądrości. I też może 1000 lat dłużej opierać się temu absurdowi genderyzmu. Dlaczego? No już w okresie degeneracji Cesarstwa Rzymskiego no, Rzymianie stracili entuzjazm do pracy, do obrony, do walki i broniąc się przed Germanami zaczęli zatrudniać Germanów do obrony przed Germanami. Coraz więcej żołnierzy, nawet oficerów legionów rzymskich to byli Germanowie. I było tylko kwestią czasu, kiedy oni się sprzymierzą z Germanami atakującymi, żeby całkowicie podbić Rzym, co nastąpiło w V wieku. Natomiast w Cesarstwie Wschodnim zaczynał się podobny proces, ale na ich szczęście trochę przypadkowo to zjednoczenie nastąpiło wcześniej, w czasie jednej z kampanii wojennych, doprowadzając prawie do zabójstwa cesarza. On ocalał jeszcze dzięki wiernym żołnierzom, ale no, oni zrozumieli, czym się skończy zatrudnienie Germanów do obrony przed Germanami. Dlatego tych żołnierzy przerzucili raczej na front wschodni do walki z Persją. Byli ostrożniejsi z takimi krachykami. To się przyczyniło do tego, że to cesarstwo trwało o wiele dłużej. I myślę, no tak jak ludzie w Cesarstwie Wschodnim byli pod tym względem mądrzejsi od Cesarstwa Zachodniego, tak my, Europejczycy ze Wschodu, jesteśmy teraz o wiele mądrzejsi od Europejczyków z Zachodu, którzy właściwie popełniają zbiorowe samobójstwo, zbiorowe harakiri. Chociaż jak się patrzy na dane, które społeczeństwo się najszybciej laicyzuje, to jest to społeczeństwo polskie. No bo my jesteśmy najbardziej religijnym narodem kultury Zachodu i ubytki u nas są szczególnie znaczące, no ale właśnie toczymy walkę o to, żeby te procesy ograniczyć. No, to jest też no, podobnie jak z chorobą w ciele. No, czasami choroba rozwija się do pewnego apogeum, wydaje się, że już zabije organizm, ale nieraz mobilizowane siły organizmu zwyciężają. No, podobnie teraz toczymy walkę. No, też kiedy broniliśmy się przed bolszewikami w 1920 roku, to było wielu zdrajców, judaszów w Polsce, którzy popierali tych bolszewików, którzy no, chcieli śmierci Polski, także wielu naszych sąsiadów. Teraz też oczywiście mamy śmiertelnych wrogów na zewnątrz i wewnątrz, ludzi okupionych propagandą, ale no można powiedzieć, mamy najpotężniejszych sojuszników no, w świecie duchowym. Można powiedzieć, że Bóg jest po naszej stronie, Matka Boża, Pan Jezus.
To są nasi najważniejsi sojusznicy, no, a przede wszystkim rozum, bo rozum, logika jasno pokazują, że teoria gender jest teorią absurdalną, no, nielogiczną. Można powiedzieć, że ci ludzie cierpią na logofobię, na racjofobię, czyli lęk przed logiką, przed myśleniem. W istocie jest to teoria tworzona pod wpływem pożądania, tam rządzi rządza. To jest po prostu gender to w dużym stopniu wyrażenie szaleństwa rządzy. Rządzę ponad rozumem. Ach, to musi się źle skończyć. Po prostu genderyzm przeminie w hańbie, podobnie jak przeminie w bolszewizm. Jest tylko kwestia czasu. I naszą rzeczą jest wytrwać do tego momentu, bronić się przed tym kolejnym szaleństwem, właśnie patrząc na tragedię Zachodu. No, Zachód tym szybciej umiera, degeneruje się pod wpływem tej ideologii, pod wpływem tej choroby umysłu. I to nas powinno mobilizować, żebyśmy sami się tą chorobą nie zarażali. Jakkolwiek oczywiście jakieś ofiary będą tacy, którzy się zarażą. Ale mamy pewne atuty, mamy szansę, tylko musimy walczyć ze wszystkich sił, mobilizować się, tak jak w 1920 roku w obronie przed bolszewizmem, tak w obronie przed nowym bolszewizmem. No, przed bitwą warszawską nikt nie miał gwarancji, że wygramy. Teraz też nie mamy gwarancji, że wygramy, ale mamy pewność, że musimy dać sobie wszystko, jednoczyć wszystkie siły. Na przede wszystkim mocno trzymać się Pana Boga i naszych patronów. Święty Jan Paweł doskonale widział, przewidywał tę sytuację, kiedy mówił o cywilizacji śmierci, cywilizacji życia. Właśnie na naszych oczach ta walka się toczy. No, te pochody są pochodami cywilizacji śmierci. No, cywilizacji tej samej, która organizowała pochody pierwszomajowe dla uwielbienia Stalina i Marksa i Lenina. Nie. Trzeba się mobilizować i walczyć. Apelował ksiądz. Życzę powodzenia wszystkim. Kierować się rozumem i wiarą. Szczęść profesor Boże. Dariusz Ocho, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.